Dobra wiadomość dla wszystkich uczniów i studentów, a także osób dojeżdżających do pracy na trasie Kraków - gmina Skawina. Od 1 października zostanie wznowiony ruch pasażerski na linii kolejowej nr 94 pomiędzy Krakowem a Przeciszowem. To ważna chwila, bo pokazujemy, że jako samorządy możemy się spotkać, rozmawiać merytorycznie i uruchomić nowe pociągi. A wszystko dla dobra mieszkańców, mówił obecny na spotkaniu wicemarszałek Łukasz Smułka. To jest dla nas takim głównym celem, aby właśnie poprzez samorządowców, wójtów, burmistrzów zaprosić mieszkańców, pasażerów do korzystania z transportu kolejowego. Widzimy, że chociażby miesiąc czerwiec, czy lipiec, czy sierpień był takimi miesiącami, że pasażerów właśnie na kolei było z miesiąca na miesiąc coraz to więcej, a biorąc się z październik, jakby rozpoczęcie roku akademickiego jest takim miesiącem, że tych pasażerów winno być jeszcze więcej. Tym bardziej, że liczymy również na to, że studenci, którzy nie będą musieli mieszkać w Krakowie, nie będą musieli wynajmować kwatery, będą w stanie dojechać właśnie z Przeciszowa, czy z Pytkowic, czy z Brzeźnicy, czy nawet ze Skawiny do Krakowa, odbyć zajęcia i tego samego dnia wrócić i przygotować się do kolejnych zajęć. Wszystkim zależało, aby oferta dla pasażerów była stabilna i atrakcyjna. Owocem tych działań jest przedłużenie 10 par pociągów relacji Kraków Główny podbory skawińskie do Przeciszowa, obowiązujące od 1 października. Podkreślają Tomasz Warchoł, prezes Zarządu Kolei Małopolskich, Rafał Stuglik, radny województwa małopolskiego i Mariusz Krystian, wójt gminy Spytkowice. Dla nas rozszerzanie zasięgu kursowania szybkiej kolei aglomeracyjnej jest bardzo ważne. Oświęcim jest dla nas bardzo ważnym punktem na mapie połączeń SKA. Tam również mamy swoją bazę. Kursujemy od strony Trzebini-Chrzanowa. No i docelowo chcemy zamknąć tą siatkę połączeń również połączeniami od strony Skawiny i Przeciszowa. Cieszę się, że robimy kolejny krok w tym kierunku. Ta linia została wznowiona i efekt został osiągnięty. Ta skuteczność jest możliwa dzięki wsparciu Zarządu Województwa Małopolskiego. Natomiast również chcę podkreślić duże zaangażowanie lokalnych samorządowców, wójtów i burmistrzów. Tutaj takim liderem, który również wspomagał działania zmierzające do przywrócenia tych pociągów, jest pan Mariusz Krystian, wójt z Pytkowic. I myślę, że jego zaangażowanie mobilizujące innych samorządowców też odegrało znaczącą rolę. I jak widać, wspólnymi siłami osiągnęliśmy ten wspaniały efekt. Po 10 latach przywracamy linie, przywracamy pociągi pasażerskie. Dostęp do rynku pracy, edukacji na przykład dla uboższej młodzieży, którą nie stać na wynajem mieszkania, czy nawet akademika, jak tutaj zostało to na tym spotkaniu też przez pana marszałka podkreślone, dzięki kolei będzie większy, bo dzięki temu mamy cywilizowany środek transportu. Przywrócenie na tej trasie pociągów to decyzja, która z pewnością ułatwi dojazdy do Krakowa wielu okolicznym mieszkańcom, a przede wszystkim uczniom.